Dzień dobry, mamy 25 grudnia. Wszystkim życzymy wesołych świąt. Niech kręcony materiał jest wcześniej, że z zamiarem, że za 2 tygodnie go umieszczę i wtedy wesołych świąt. Jesteśmy 12 godzin po Wigilii, 12 godzin temu przestaliśmy jeść. Rano udało nam się z lekkim bólem i ociężałością zebrać na szlak, żeby to wszystko spalić, więc nie dojadamy, jest, bo się zmarnuje. Tylko spalamy to, co wtłoczyliśmy wczoraj w siebie, więc 12 potraw było. Nikt nie liczył, ale było, na bank nie mniej. No, stać nas było z 15. 15, bo nas stać, z pozdrowieniami dla kabaretu Czwarta Fala. I co, były 12 potraw było. Kevin sam w domu był. Dobrze nakręcony film, jeżeli to 20 raz oglądamy i z uwagą, co się wydarzy dalej, to znaczy, że cały czas ma potencjał fabuła. Ja się mogę pochwalić, że Kevina samego w domu byłem na premierze w kinie. On w Polsce miał premierę w 1992 roku i udało mi się to zaliczyć właśnie, gdy był na to szał nie mniejszy niż teraz. Więc teraz może kilka słów wreszcie do tematu, co robimy, gdzie jesteśmy w ten pierwszoświąteczny dzień. Przede wszystkim uda nam się prawdopodobnie uniknąć tłumów na szlaku, nie będzie. Wybraliśmy się do wsi Bąkowo, a może teraz właściwie to przejdźmy dalej, pokażę właśnie, gdzie jesteśmy, co zrobimy i zaczniemy naszą piękną odyseję przygodową. Cofniemy się o 40 milionów lat, później do epoki zlodowacenia. Tutaj mamy niedaleko grodzisko Otomin z IX-X wieku. Mamy tutaj pozostałości, właściwie takie pozostałości, że dobrze wiedzieć, gdzie jesteśmy, żeby było wiadomo, na co się patrzy. Ale zaczniemy od Bursztynowej Góry, od kopalni odkrywkowej bursztynu, która tutaj działała od... Źródła pisane mówią o XVII do XX wieku, ale prawdopodobnie już od IX wieku wydobywano tutaj właśnie bursztyn, więc... Ja opowiem tą historię, ale przejdziemy sobie dalej do mapy, żebyśmy zobaczyli, gdzie się konkretnie znajdujemy. Znajdujemy się w gminie Kolbudy we wsi Bąkowo. Nasza trasa... Jeszcze jesteśmy blisko drogi, bo tutaj jest parking, pociągi nie dojeżdżały, więc niestety przyjechaliśmy tutaj samochodem. Znajdujemy się na tym parkingu przy drodze 221 z Gdańska do Starogardu. Nie, to jest chyba do Kościerzyny. Nieważne. Tutaj jest parking, tutaj zostawiamy samochód. Pierwszy punkt to jest rezerwat Bursztynowa Góra. Tutaj znajdziemy odkrywkową kopalnię bursztynu. O historii powstania tego miejsca za chwilę bardziej z trasy, żeby te samochody tutaj nie rozpraszały. Następnie przejdziemy szlakiem bursztynowym, żółtym, do rozwidlenia trasy tutaj dokładnie określonego i przepniemy się na szlak Skarszewski, żeby zobaczyć pozostałości, których praktycznie nie ma. Tam będą ślady może po fosie, jednej, drugiej, drewniane elementy samego zamku już się nie zachowały. W każdym razie mamy grodzisko Otomin nad jeziorem otomińskim, więc sobie zobaczymy piękną legendę. Historia tego miejsca jest naprawdę bajkowa. Co ważne, warto tutaj przyjść właśnie w okresie jesienno-zimowym, ponieważ liście drzew w czasie okresu letniego zasłaniają nam właśnie no te już takie dosyć słabo widoczne pozostałości po właśnie wykopanych fosach, czy też po tej kopalni tutaj odkrywkowej bursztynu. Tutaj to wszystko się odbywało w okolicach X wieku i XVII, miało konstrukcję drewnianą, więc nie ma opcji, żeby to przetrwało do dzisiaj. Zostaną nam po prostu, jak zobaczycie, rzeczy, gdzie dobrze wiedzieć, na co patrzymy, bo tak generalnie to można by powiedzieć dół albo dolina, a nie fosa. Więc trasa będzie miała po szlaku 10 km, ale przez nasze tutaj zbłądzenia liczę i będę uczciwy, jeżeli powiem, że to będzie w okolicach 15 km. Temperatura 6 stopni, nie pada, nie ma śniegu, to trochę szkoda, bo byłoby bardziej też magicznie, ale z drugiej strony nie mamy prawa do narzekania. Więc udajemy się z tego głośnego przyparkingowego miejsca w teren, na szlak. Idziemy.
O, tutaj na mapie jeszcze fajna rzecz, o tego nie zwróciłem uwagi, teraz dopiero jak kręcę sobie przebitkę, to zwróciłem uwagę. Mamy poziomicę, będzie można zobaczyć, jaka jest różnica poziomów. To będzie ciekawe i się może podobać. Startujemy tutaj na zerowym metrze do rezerwatu Bursztynowa Góra. Wzniesiemy się na, ja to sprawdziłem, więc wiem, że ta góra ma 107 metrów. Następnie udajemy się do rozwidlenia trasy. Tutaj mamy rekord 140 metrów. A później będzie już tylko lepiej. Pierwszy znacznik trasy. Nie jest to nasza zwyczajowa kropka, ponieważ znajdujemy się na szlaku bursztynowym. On się zaczyna praktycznie od strony Pruszcza Gdańskiego. Już w Pruszczu Gdańskim, jak nie wcześniej odrobinę, więc przyłączamy się tutaj w trakcie. Wolność jest w naturze. Zgadzamy się. Pomimo, że jeszcze troszkę się wczorajsze potrawy kotłują w środku. I ruszamy szlakiem bursztynowym. Zobaczyć rezerwat Bursztyny. Jest to jedyny na Pomorzu rezerwat przyrody nieożywionej, więc jest tak blisko naszego domu, że jeszcze nigdy nie miałem pomysłu, żeby tutaj przyjechać, bo było za blisko. No i pociągi nie dojeżdżają. Tekst poboczny. Ja jestem załadowany plecakiem większym niż ja. A wspomniałem, że idziemy na raptem 10-kilometrowy spacer, więc kątem przyrost formy nad treścią. Ja się przygotowuję do następnego materiału, w którym będę chciał zrecenzować, jak wspomniałem na wcześniejszym materiale, swój nowy nabytek. Jak się okazało, prezent niespodziewanie. To jest znowu magia, gdy wirtualny świat się zderza z rzeczywistością. I w związku z tym, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, co recenzuję, no to załadowany jestem Uber Maxi na tak 16-17 kg, żeby było wiadomo, jakie mniej więcej są wrażenia, jak on się sprawuje. 15 km, no to wiadomo, to jeszcze nie jest jakiś mega maraton, bo wiadomo, ile maraton ma kilometrów i to jeszcze biegiem. Ale będę już miał jako takie przełożenie na moje wcześniejsze doświadczenia z plecakami, więc załadowany, zapakowany w wersji symulującej nasz wypad na Sylwestra za tydzień. Też będę wiedział wtedy już nie w terenie i nie w miejscu, jak będziemy szli, czy mi wszystko pasuje, czy nie pasuje, więc tyle do wrażeń, żebym miał pojęcie, o czym mówię, przynajmniej takie szczątkowe. Trasa może mieć więcej niż 10 km. Przeszedłem, przegadałem, szlakiem żółtym nie zboczyliśmy, ale bym prawie przegapił, że weszliśmy w obszar rezerwatu przyrody Bursztynowa Góra. Oznaczenia, jak to oznaczenia, bywają u nas różne. W związku z tym nie było nigdzie znacznika, żeby dojść do atrakcji turystycznej. Trzeba tutaj odbić. Miejsce jest jak zwykle w Lasach Państwowych bardzo dobrze oznakowane. Wiemy, czego nam nie wolno robić. Znowu nie wolno robić nam wszystkiego, więc... Więc miejsce ma gospodarza jak najbardziej. Miejsce zejścia ze szlaku. Jak widać, teren rezerwatu jest ładnie przygotowany, pomijając oznaczenia, bo się musieliśmy cofać. Ładnie przygotowany jest do zwiedzania. Więc może wprowadzę tutaj jakąś małą część historyczną. Potrzymasz mnie do części historycznej. Myślisz, że będziemy w stanie, że będziesz szła, że będziemy szli i będziemy mówili? Znaczy ja nic nie mówię, więc mi to nie przeszkadza, że idziemy. No to spróbujmy. Historia, część historyczna. 40 milionów lat temu olbrzymie połacia... No dobra, to już czuję, że ja nie będę szedł. 40 milionów lat temu olbrzymie lasy porastały obszary Europy, dzisiejszej Europy Północnej oraz obszary dzisiejszego Bałtyku, gdzie tutaj jeszcze morza, gdy tu jeszcze morza nie było. W tych lasach występowała cała gama gatunków drzew różnych, jednak bohaterem dzisiejszego odcinka będzie jedno specjalne drzewo. Będzie to prehistoryczna, wymarła i nieistniejąca już dzisiaj sosna bursztynowa. Drzewo bardzo żywicodajne i tutaj właśnie się zaczyna tematyczny początek naszej historii. Olbrzymie ilości żywicy wyciekające z tego drzewa z różnych powodów zalewały rośliny, insekty lub większe zwierzęta, tworząc tak piękne i pożądane dzisiaj inkluzje. Następnie lata leciały, drzewa obumierały, wraz z obumierającymi drzewami zastygała ta żywica, tworząc
bursztyn bałtycki, poprawna nazwa katalogowa to jest succinit. I przelatujemy dalej, jeszcze kilkadziesiąt milionów lat, zaczyna się okres lodowacenia, więc już mamy wytworzony bursztyn. Teraz musimy go jakoś ładnie rozmieścić, żebyśmy wiedzieli, dlaczego tutaj na obszarze Pomorza znajdujemy w różnych miejscach właśnie bursztyn, a nie jesteśmy nad plażem, na plaży w Jantarze. Mianowicie w czasie epoki zlodowocenia olbrzymie masy lądolodu przesuwają się z północy na południe, przewalając gigantyczne ilości ziemi, terenów, przez które przechodzą. W tym terenie znajdują się właśnie pozostałości tych lasów oraz bursztynu na południe. Klimat się ociepla, lądolód zaczyna topnieć, zaczynają osiadać w miejscach, do których dotarł, zaczynają osiadać te pokłady, no tutaj już nas interesującego bursztynu, reszty śmiecia pominiemy i ten bursztyn tutaj zostaje. To tłumaczy, dlaczego pokłady tego bursztynu znajdujemy raz, że w głębi lądu, nie nad morzem, oraz dlaczego one są bardzo nierównomiernie rozmieszczone. Potrafią być obszary, że nie ma w ogóle, a następnie się trafia na obszar, gdzie jest go bardzo dużo. Jest go na tyle dużo, że podczas wydobywania innych materiałów, tak jak tutaj przykładowo jesteśmy gliny do pobliskiej cegielni, już nieistniejącej, bo jesteśmy daleko w przeszłości, natrafiono właśnie na złoża tego bursztynu. Bursztyn, jak wspomniałem, znajdowano przypadkowo. Jak już go znaleziono i się okazało, że jest, wtedy już był cennym surowcem, w związku z tym kopano kopalnie w formie odkrywkowej. Złoża tutaj są żwirowo-piaszczyste, więc ziemia jest już żwirowo-piaszczysta, więc było trzeba je usztywniać drewnianymi konstrukcjami, tak zwanymi szybikami. I czerpano ten bursztyn. Pierwsze zapisane źródła historyczne mówią o czerpaniu tego bursztynu, tutaj wydobywaniu od XVII do XX wieku. Jednak inne archeologiczne źródła, już nie pisane, świadczą o tym, że praktycznie od pierwszych grodów, jak tutaj się zaczęły pojawiać, również ten gród, do którego się udamy w Otominie, że już w IX-X wieku rozpoczęto tutaj odkrywanie, właśnie wydobywanie tego naszego złota północy. Największa pozostałość, którą będziemy mieli okazję zobaczyć, to będzie lej o średnicy 40 metrów, głębokości około 15 metrów. Mocno już zagospodarowany przez przyrodę, jak wspomniałem, trzeba wiedzieć, na co się patrzy, wtedy będziemy mogli sobie zobaczyć, że to nie jest lej w jakiś naturalny sposób powstały przez upadek przykładowo meteorytu, ani naturalnie przez eksplodującą bombę w czasie II wojny światowej. Tu będziemy patrzyli na 100, 200, 300-letnie wyrobisko, kopalnię odkrywkową bursztynu, jak wspomniałem, właśnie w gminie Kolbudy, we wsi, niedaleko wsi Bąkowo. Chodźmy dalej, ja tam widziałem, że jest tablica ładna, informacyjna, przeczytam, może sam się czegoś jeszcze dowiem. No to idź. Jest akcja. I dotarliśmy na miejsce, jak się okazuje, to robi fajne wrażenie, bo to widać, że to jest sztuczne, to nie jest naturalne, ponieważ to nie są jakieś moreny czy wzgórza. Ewidentnie widzimy, widać? Widać doły dawnych wyrobisk. Tego jest tutaj przynajmniej kilkanaście sztuk. Mniejszy jest tutaj, po tej stronie. Widać, że to nie jest naturalne. I dochodzimy do wspomnianego największego, który tu widać, ładnie jest przygotowana tablica informacyjna. Wygląda, jakby faktycznie jednak jakaś bomba spadła, albo lej po V2, jak byliśmy na sztaku Heidenkraut. 40 metrów średnicy, dawne wyrobisko kopalni bursztynu, 40 metrów średnicy, 15 metrów głębokości, ale mnie się wydaje, jakby te wymiary miały być na odwrót, czyli 15 metrów średnicy, a chyba ze 100 metrów głębokości. Mamy tablicę informacyjną, to zobaczymy, co tutaj ładnie nam napisali, czego się może więcej dowiem, niż tam się przygotowywałem.
O, tutaj są fajne zdjęcia wspomnianych inkluzji. Inkluzje, czyli ciała obce w minerale. Mamy tutaj takie rzadko spotykane rzeczy jak zatopiona jaszczurka. Gruba sprawa. Ja zazwyczaj widziałem zdjęcia komarów. By ciężko chyba nie ostrzy za bardzo. Nie ma prawa nie ostrzyć. Widać tutaj też geograficznie ukształtowanie terenu. Dotąd tutaj właśnie przewalał się ten wspomniany lądoluc z epoki zlodowacenia, więc widać jak powypiętrzał tutaj tereny. Jesteśmy na wysokości 107 metrów. Nie spadnij do starego wyrobiska bursztynowego, za tobą się nie poślizgnij. Jesteśmy na 107 metrze nad poziomem morza. Ewidentnie widać, że tutaj faktycznie dużo się działo w epoce zlodowacenia, bo tereny w okolicach tutaj są płaskie, a my chodzimy praktycznie góra-dół. I czy my coś tu jeszcze możemy dodać? O, ładnie pokazany mamy fragment mapy geologicznej z roku 1903, gdzie kopalnia bursztynu jeszcze jest oznaczona jako działająca. Przepraszam, zaznaczoną nieczynną kopalnią bursztynu Brennstein Grube w okolicach Bąkowa. Próba rekonstrukcji wydobycia bursztynu w kopalni wieloszybikowej, to by tłumaczyło, że tego jest tutaj kilkanaście. Szybik z drewnianym oszalowaniem służący do eksploatacji bursztynu. A no to tak nawet schodzili tam pod ziemię, to nie było to, że rozkopywali dół wokół siebie. Zbliżamy się do dawnego grodziska Otomin. Grodziska takie budowano najczęściej w słabo przystępnych miejscach, co miało sprzyjać obronie przed potencjalnymi napastnikami i faktycznie zrobiło się bardzo magicznie. Mamy 25 grudnia, a za mną wiecznie zielona roślinność torfowisk. Bardzo to fajnie wygląda pod kątem, że się chodzi po rudym lesie zimowym ze zrzuconymi liśćmi, a tutaj trafiamy właśnie na taką oazę zieleni. Ja teraz też się nie dziwię, dlaczego to miejsce jest na tyle magiczne, że dorobiło się własnej legendy. Jak wspomniałem, na tym obszarze mieściła się osada umocniona Otomin. W związku z tym pojawiła się też bardzo... Wszyscy mówią, że to jest bardzo ładna legenda, ale jak dla mnie to fabuła jest ewidentnie trochę popaprana i ja tutaj nie widzę nic atrakcyjnego w treści tej legendy. Niemniej ją przytoczę dla osób nie z regionu. Mianowicie dawno temu, źródła historyczne datują to dawno temu na przełom IX i X wieku, młody rycerz Otomin był tutaj panem na zamku, który odziedziczył po swoim ojcu. Zamek znajdował się na półwyspie jeziora dzisiejszego Otomińskiego i był tak ten młodzieniec zachwycony przyrodą, zresztą no tutaj się nie dziwię, bo sam jestem pod wrażeniem, że to tak fajnie właśnie w grudniu wygląda. Młodzieniec był tak zachwycony przyrodą, że często udawał się na jakieś spacery i pływał sobie łódką po tym jeziorze, aż pewnego dnia zobaczył przepiękną niewiastę w długiej, półprzezroczystej, jak wiadomo, sukni. No i się zapoznali z tą niewiastą i romansowali ze sobą przez wiosnę, przez lato. Był pod wpływem jej uroku.
I oczywiście tu o uroku mowa, ponieważ jak się okazuje, ta niewiasta nie była zwykłą dziewczyną z Jochy, właśnie obok, z tego Tomina, tylko była rusałką. Była rusałką, postacią demoniczną. Skończyły się wakacje, skończyło się romansowanie. Otomin został wezwany przez władze Gdańska, żeby się stawić na dworze u tamtego księcia. I na pamiątkę, żeby pamiętał o swojej demonicznej znajomej, dostał od niej wiecznie zielony wieniec. Ten wieniec miał nosić właśnie na pamiątkę ze sobą. Wieniec miał być zielony pod warunkiem, i ich związek miał być dalej ten demoniczny udany, pod warunkiem, że nigdy nie wyjawi imienia swojej właśnie kochanko wybranki. No on się zgodził, powiedział tak, kiwnął głową i poleciał do tego Gdańska. No tam wiadomo, był ostry melanż, jak to na dworze. Były imprezy, pewnie jakieś twardsze rozrywki. Czyli miody, bo mamy X wiek, więc jeszcze tutaj chemia nie była zbyt mocno rozpracowana, rozgryziona, więc pewnie tymi miodami się tam i piwem raczyli. No i skończyło się tak, że nie mów, nie powiedz, jak ona się nazywa, nie powiem. W końcu wziął ciach, powiedział. Więc momentalnie rozpoczęła się burza, mega wiatr. Ten się kapnął, że to chyba kurczę właśnie ta jego demoniczna znajoma właśnie chyba nie jest zbyt zadowolona. Wrócił do Otomina, odległego od Gdańska, to jest warto wspomnieć tutaj kilkanaście kilometrów, szukać swojej właśnie oblubienicy. Oblubienicy nie znalazł, więc rozpaczony udał się na wojnę i tam zginął. Czy to może się podobać, czy to jest piękna legenda? To nie jest piękna legenda, to jest popoprane. Gościuwa była demonem naszym tutaj słowiańskim. Cały fart gościu miał tyle szczęścia, że była ładnym demonem, ponieważ takie demony jak rusałki, czy jak się ma farta, w miarę wiły, to były fajne laski. No z wiłą trzeba było ją odwrócić przodem generalnie, bo z tyłu miała skrzydła, więc to tak mogło się nie do końca wszystkim podobać. Nie każdy ma amatora na damę ze skrzydłami wyrastającymi z pleców. Ale jak się miało pecha przykładowo, to było można trafić na taką boginkę, dziwożonę, czy mamunę. To były niefajne laski. Te laski były przedstawiane zazwyczaj jako brzydkie, stare kobiety. Ja widziałem ryciny takie, no i tutaj mi się z YouTube'a wysypie treść dla dzieci. Nie, to nie jest treść dla dzieci. Z pierwszami zarzuconymi na plecy. Taka chora wyobraźnia. Ale są takie ryciny, które te demony w ten sposób przedstawiają. Więc ja w takich legendach jak tutaj o Tominie nie rozumiem, co jest w niej pięknego, ale tak samo dla mnie jak legenda o Jasiu i Małgosi. Znaczy nie legenda, tylko bajka o Jasiu i Małgosi. To też jest bardzo poprawna sprawa, ja bym tego dzieciom nie opowiadał, a robią z tego książeczki dla dzieci i popatrz kurczę, jak babcia pali Jasia i Małgosia. Więc idziemy dalej szukać pozostałości po tym dworze. Co ważne, dwór był utworzony na przełomie IX-X wieku, gdy zaczęły się pierwsze ślady tutaj osadnictwa takiego zorganizowanego. Jak wspomniałem, były budowane na półwyspach, miejscach trudno dostępnych, tutaj właśnie widać od jednej strony bagiennych. Były umocnione przekopaną fosą, której ślady mam nadzieję znajdziemy. Urobek z przekopanej fosy był dodatkowo narzucony na jedną stronę tej utworzonej sztucznie dolinki, przez co tworzył dodatkowy wał, który umożliwiał lepszą obronę. Wał był umocniany często konstrukcjami właśnie drewnianymi, dlatego też nic już z tej osady nie zostało. Ja wspomniałem w legendzie, że Otomin mieszkał na zamku. Tak naprawdę była to umocniona osada. On miał może bardziej wypasioną chatę niż chaty tutaj obok mieszkańców. Była to najprawdopodobniej osada rybacka. W obrębie tego rejonu umocnionego znajdowało się kilka chat właśnie z tutaj panem wielmożnym. Na zewnątrz, ponieważ nie wszyscy się mieścili, znajdowały się tak zwane podgrodzie, czyli prototyp naszych przedmieść. Tam, gdy nic nie groziło, ludzie sobie normalnie żyli, bytowali. W momencie zagrożenia mieli prawo schować się właśnie do tego obszaru umocnionego. Jak wspomniałem, wszystko było budowane z drewna. Wszystko, co zostało i prawdopodobnie uda nam się znaleźć, to ślad po tym dole, po tej suchej fosie, jako jedyna pamiątka, więc dobrze się wcześniej odczytać, znaleźć właśnie parę jakichś chorych legend, żeby wiadomo było, co to miejsce, o czym to miejsce nam mówi. To idziemy dalej wtedy na ten półwysep. We'll be right back.
Dotarliśmy do pierwszego punktu węzłowego. Miejsce nazywane jest rozwidleniem szlaków. Co tutaj ma miejsce, co się dzieje? Następuje rozwidlenie szlaków. My schodzimy ze szlaku bursztynowego. Udajemy się... O, ja to może przybliżę. Przepinamy się na szlak zielony. Skarszewski. I udajemy się na punkt, do punktu pierwszego. Jezioro Otomińskie i Grodzisko. Jakby ktoś miał fantazję, to 30 km do Sopotu. Kolbudu 12 już logiczniej. A do Pruszcza Gdańskiego tutaj jest? Nie, do domu tędy byśmy nie doszli. Więc w tym momencie, udając się tam, wchodzimy powoli na ten teren Cypla, który wbija się właśnie, wchodzi w to jezioro otomińskie. I żeby formalności stało się zadość, znaleźliśmy tutaj ładną mapę, która pokazuje, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. Więc rozwidlenie szlaków, które przed chwilą widzieliście, ma miejsce tutaj i pokazuje nam mniej więcej z dokładnością do kilometra, że też tutaj jesteśmy. Następnie udajemy się tutaj w kierunku tego Cypla, gdzie jest wskazana lokalizacja Grodziska właśnie z IX-X wieku. Na mapie tutaj ładnie też widać ten zamysł lokowania tego rodzaju obiektów. Z trzech stron otoczone wodą. Raz, dwa, trzy. Z trzech stron otoczone wodą. Z tej strony na podejściu powinny być wygolone drzewa, żeby ewentualnie najeźdźcy byli odpowiednio wcześniej widoczni, a nie wychodzili bezpośrednio z lasu na osadę. Kto czytał Macbetha, ten wie, o co biega. I jak widać oznaczenie na mapie, te tereny tutaj są też podmokłe. Więc w X wieku nie byłoby opcji, żeby ktoś tutaj czołgami podjechał. Dzisiaj też byłoby to utrudnione, więc można bardzo fajnie geograficznie widać zasadę lokowania właśnie tego rodzaju umocnień, osad umocnionych, że jest zabezpieczona praktycznie z czterech stron, plus jak później może uda nam się znaleźć właśnie, jeszcze to było dodatkowo dwoma fosami suchymi przekopane. Więc my idziemy dalej, zostało już kilkaset metrów. Standardowo gdzieś w połowie materiału opis samego szlaku. Jak wrażenia? Wrażenia bardzo fajne, pomimo że mamy szary, bury, styczeń, grudzień, to dużo się na szlaku dzieje. Częste zmiany kierunków, częste zmiany krajobrazu. O, tutaj w tle już widać, ładnie nam się wyłaniają wody jeziora Otomińskiego. Może gdzieś tutaj tą rusałkę też, nie to żebym nabrał ochoty, ale jakoś może ja też zobaczę. Nie żona? Możesz zobaczyć. No popatrzeć mogę. Ale nie dotykaj. Po lewej stronie zbiornik jeziora Otomińskiego. To co tutaj chciałem pokazać, to ten półwysep. My będziemy szli szlakiem tam i następnie w lewo na ten półwysep. Widzieliście jak to wygląda geograficznie na mapie. W ten sposób to wygląda fizycznie na ekranie. To znaczy dla mnie na żywo. Obczajmy jaki piękny widok. Jesteśmy u samej nasady już Cypla. To po prawej to jest wspomniany Cypel. A ja się rozglądam. Gdzie moja rusałka? Halo, cip cip. Coś ty głupi do rusałki, cip cip. Taś taś. Ale trzeba przyznać, że woda ma taki kolor, że to nie jest tyle woda, co od razu nasuwa się na myśl słowo toń, w toni wodnej. To a propos tego mojego zafiksowania na rusałkę. To też może kilka słów o demonologii słowiańskiej. Skąd różnice pomiędzy rusałką, boginką, wiłą, mamuną, dziwożoną.
To nie dlatego, że miały pecha, jedne się urodziły ładne, a drugie brzydkie jak noc. Bardziej chodziło tutaj w tym wypadku często o przyczynę śmierci. Przykładowo, teraz nie chcę pomieszać, bo tego trochę jest, ale jeden rodzaj bycia takim strzygą demonem wychodził od momentu, gdy przykładowo umarła młoda dziewczyna, która nie zdążyła jeszcze pójść za mąż. Innym rodzajem to chyba są ten boginki albo dziwożony. To jest moment, w którym umarła w trakcie połogu. Więc moment, w którym w trakcie połogu zginęła, to mamy właśnie już inny rodzaj tego troszkę demona. Utonięcie to też rodziło inny rodzaj demona. Więc trzeba było dobrze wybrać, jak zejść, żeby właśnie nie zostać brzydkim demonem. O, tutaj jest takie specyficzne oznakowanie szlaku. Na północy ono rzadko się pojawia. Na południu, przy lepiej oznakowanych częściach częściej. Oznacza to, że zeszliśmy z głównego szlaku, który idzie dokądś, odnogą, która prowadzi do konkretnego punktu. Tutaj, jak wiadomo, punktem właśnie będzie miejsce po dawnym grodzisku otomińskim, ale dzięki temu wiemy, że nie znajdujemy się na głównym szlaku. Archeologię ja mam w jednym paluszku, w tym małym palcu archeologia mi z ręki je. Jak sobie czytałem i odczytywałem się, co tutaj zostało do zobaczenia i się okazało, że nic oprócz właśnie śladów prac ziemnych wykonanych 1000 lat temu, to wydaje mi się, że trafiliśmy na coś takiego. Ewidentnie to się patrzymy na tak zwane pozostałości suchej fosy, już mocno zerodowane. Minęło 1000 lat, wszystko jest popłukane i tak dalej, ale to ewidentnie na żywo odcina się od reszty krajobrazu w miarę płaskiego. Więc ewidentnie tutaj mamy przekop, jak wspomniałem, było wykopana na głębokość. Urobek był zrzucony na jedną stronę, tutaj widzimy, że na tą stronę w kierunku osady Cypla. W związku z tym dawni wojowie mieli problem z atakowaniem tego obszaru. Przekombinowałem z pomysłem, tutaj się zapadam po kolana w liście, pójdziemy nasypem. Tutaj bardzo ładnie widać dawną sztuczność tego miejsca, ponieważ widać, że nasyp jest zrobiony jak od linijki. O, podejść tutaj, będzie ładnie widać 3D plastycznie ziemię. Mamy jak od linijki wykopaną właśnie na dole suchą fosę. My się znajdujemy na tym na chwilę obecną już. Ja odchodzę od ciebie. Niskim, odchodzisz ode mnie? Tak, żeby zobaczyć. I teraz mi chcesz o tym powiedzieć na spacerze w czasie pierwszego święta, że ode mnie odchodzisz? Tak, w ten sposób będziemy rozmawiali? To idź. No, myślałam, że będzie lepiej widać. A co chciała zrobić? No, żeby tak pokazać, wiesz, że to jest ta linia. Ale w każdym razie plastykę chyba zdaje się w miarę widać, nie? Jakbyś... Jest w kamuflażu z liści. No, to może być słabo. W każdym razie uwierzcie, że właśnie to jest ładnie takim sztucznym wałem zrobione i część, na której się znajdujemy, czyli część osady jest na podwyższeniu, a tam jest obniżenie. Innego wyjścia nie ma. Tak jest. Po drugiej stronie, jak to widać, że to jest półwysep, to jakby się odwróciła, to będzie bardziej można pokazać, że tam też jest woda. O! No. Jest. Takie fosy były dwie. Znaleźliśmy jedną, bo ona ewidentnie faktycznie idzie od jednego brzegu do drugiego, więc nie jest to przypadek. Tablica jakaś informacyjna by mogła być, nie? To tak dla upewnienia się. Dobra, idziemy w kierunku dawnej osady. A to może pójdziemy już tam. No, widać, że jesteś wdeptany. No. Teraz. No. Za poprzednim razem miałem rację. To była mała fosa sucha, którą znaleźliśmy i się ledwo tak wyróżniała z gruntu. Ale tu jest konkretnie. To jest ta fosa, która bezpośrednio grodziła grodzisko z głównymi zabudowaniami w środku, więc zobaczcie, że całkiem ładnie to widać. To jest najwęższy moment Cypla. Po prawej stronie woda. Jakieś 50 metrów w lewo.
50 metrów w lewo, znowu woda, więc obszar chroniony był bardzo wąski, co sprzyjało obronie. No więc teoretycznie znajdujemy się u wrót grodziska. No to puk, puk i wchodzimy na kwadrat, nie? Wbijamy się. Wszyscy czekają. Znajdujemy się już wewnątrz obszaru ogrodzonego. Obszar nie jest duży. Nie uchowały się żadne rekonstrukcje. Nie ma żadnej rekonstrukcji, jak wyglądało grodzisko tutaj w Otominie. Dam kilka przebitek, jak takie grodziska mniej więcej wyglądały. Mówiąc, drewniany zamek tego młodzieńca Otomina, nie myślimy tu o takim zamku jak w Malborku, wielkiej ceglanej brydle. Mówimy tutaj o kilku chatach drewnianych z jakimś tam centralnym placykiem. Tutaj najprawdopodobniej znajdowała się osada rybacka, więc to nie był Warhammer, taki jakiś twardy, tylko po prostu właśnie rybacy, którzy odgrodzili się tymi dwoma wałami, fosami, żeby jakoś tutaj mniej więcej bezpiecznie na tych obszarach sobie bytować, ponieważ pamiętajmy, że Gdańsk też był małą, tylko rybacką jeszcze osadą, więc tutaj nie było cywilizacji jako tako. Znajdujemy się nie tyle w lesie, nie tyle w Boże, co znajdujemy się w puszczy, miejscu pustym, pustych odstępach lasu.